No tak, haj, dzień dobry, tu jest twoja szuflada, nie? No wow! Ojeny! Tak. Tak, dzień dobry, witamy was w kolejnym vlogu. No widzisz, a Bazyl to jakoś głodny nie jest. A ty to normalnie jakbyś, nie wiem, miał żołądek bez dna. No dobra, już, no. Marsz, marsz, Dąbrowski. Dobra, nie pytajmy o nic. To jest samoopalacz z Liren, którego wam pokazywałam. Jeżeli przez dzisiejszy vlog moje dłonie, szczególnie moje dłonie, nie wiem, czy to teraz widać, moje cudowne zacieki, o, ale sobie smugi narobiłam, to ja pierdzielę. To jest mój trzeci raz z tym samoopalaczem. To jest samoopalacz w piance. I fakt faktem jest to, że długo się utrzymuje. To jest niestety dla mnie minus przy tym, jak źle zaaplikuję ten samoopalacz. I co mogę powiedzieć jeszcze? To, że to jest mój trzeci raz i za trzecim razem również, za każdym razem zrobiłam sobie tą samą krzywdę, czyli po prostu smugi. Fakt jest taki, że on przy pierwszej aplikacji daje po prostu duży efekt wow i naprawdę ładnie wygląda. Nie mówię, że nie wygląda źle. Jeżeli chodzi o zapach, to tak jak powiedziałam, dla mnie nie ma samoopalacza, który by nie śmierdolił. I on, no czuć go, ale nie jest to jakieś tam nie wiadomo jakie, czyli okej. No i generalnie wszystko by było dobrze, gdybym nie porobiła sobie takiej krzywdy. Dlatego tak to wszystko wygląda, słuchajcie. To jest mój ostatni samoopalacz, jaki posiadam, bo tamte moje dwa cudowne w sprayu się skończyły i teraz nigdzie w Rossmanie nie mogę go dostać. Niedobrze, niedobrze, więc będę poszukiwała dalej. Muszę je po prostu zdobyć znowu, bo nie mam już żadnego. To jest mój ostatni i niestety ja nie umiem. Nie umiem po prostu. No krzywdę sobie zrobiłam. No zobaczcie, druga ręka jest taka sama, także ostrzegam, że jestem źle wysmarowana samoopalaczem i to jest jego wina. Jezu, a mało to razy w życiu takie jaja się przytrafiły. Powiedzcie sami. Czy też wam się zdarzyło nieraz, i to szczególnie nawet przed imprezą, pamiętam za młodszych lat, gdy na imprezę się szykowałam, to wiele razy szłam po prostu i wyglądałam, jakbym z cyrku uciekła. Aj, te samoopalacze. Haj, dzień dobry. Biała twarz, dlatego że jestem wysmarowana tą 30, a ona troszeczkę bieli. Widzę, że w kamerze jeszcze bardziej mnie wybiela niż powinna. To jest to, co było w kalendarzu adwentowym. Ja tu mam dosłownie końcóweczkę tego, ale chcę to po prostu zużyć. I coś mnie od wczoraj, słuchajcie, żga w oku. Normalnie czuję, jak mnie coś żga. Nie łzawi mi ani nic. I mówcie, co chcecie. Jak to się mówi, mów ta, co chce ta. Ale jestem przygotowana do opalania. Mam mój drugi nowy strój z wyprzedaży Sinsaya. Dopijam kawę i zaraz wam pokażę, z czym znowu wychodzę na dwór. I słuchajcie, jak to powiedziałam przed chwilą, mów ta co chce ta. Ale pogoda to jest dzisiaj zajebista. Wczoraj bluza, naprawdę uwierzcie mi, bluza. No wychodziłam z roboty, dobra, no to jest 10, ale wychodziłam z roboty, to słuchajcie, nie szło, po prostu w bluzie mi było zimno. Naprawdę, gdzie pod spodem miałam bluzkę na długi rękaw, bluzę, normalnie mi było zimno, słuchajcie, no było tak zimno, a dzisiaj wstaję, że rano po prostu już od rana jest 18 stopni, nie? A jest godzina 9:02 dokładnie. Ja nie rozumiem. Anomalie pogodowe, naprawdę, no. Jednego dnia 15, drugiego 35. Jak żyć? Więc ja siedzę tak niżej, żeby wam tu cycami nie świecić, nie? No, ale to jest jeden ze stroi, który chcę zabrać ze sobą na wakacje. Fajny, słuchajcie, 3 dyszki kosztował. One teraz widziałam, że ja go kupiłam już 2 tygodnie temu, może albo i więcej. Nie, z 2 tygodnie temu gdzieś. I widziałam, że jak wejdziecie na stronę, to tam jest znowu napisane ponownie wróciłem, czy coś takiego, że ponowny powrót, coś takiego, no nie wiem. No, ale widzicie, że moje opalanie trochę skutkuje. No twarz wiadomo, no bo nie opala, Alexis nie opala twarzy. To po co? Okulary i mój niezbędnik plażowicza. To poczekajcie, może was odwrócę. No dopijam kawę, tak jak widać. O, tu widać kawę.
powerbanka, słuchawki moje Sony, które mają za 4 lata i są zmaltretowane, ale ja je lubię na dwór. Pomadka ochronna, ten mój filtr 10, odrobinkę tego do twarzy i tutaj mam dwie wody do spsikiwania, jakby mi było za gorąco i pokazywałam, że ta mi się skończyła, ale mam jeszcze jeden zapach, także spokojnie, żeby nie było. I zaraz jeszcze... O, możecie siebie zobaczyć w podglądzie. Tak to działa właśnie. Tak działa podgląd telefonu. I żeby działał, musicie mieć funkcję Wi-Fi. Jeżeli nie macie funkcji Wi-Fi w aparacie, to się nie połączycie ze swoim telefonem. A dlaczego ja się łączę ze swoim telefonem? Tylko i wyłącznie ze względu na to, że po prostu najzwyczajniej w świecie mój aparat nie posiada okręcanego obiektywu. I jak siedzę w domu, to z tego korzystam. Czasami na dworze sobie włączę, ale tak generalnie to nie. Więc dobra, ja biorę łyka kawy. I zaraz jeszcze pokażę Wam, co zabieram ze sobą do opalania. Proszę bardzo, tutaj już ostatnia resztka czereśni i nektarynka mokre, bo myłam przed chwilą wszystko. Kubek biorę do picia, wiem, że słomka jest w drugą stronę, spokojnie. I tutaj mam dwa dzbanki mięty, cytryny wyparzonej, wyszorowanej szczotką, dodatkowo miód. Przydałby się imbir, ale niestety nie mam, więc musimy kupić, to jeszcze będziemy robili z imbirem. To jest zimne z lodóweczki, zaraz sobie dorzucę kilka kostek lodu i z tym idę, i z tym, i z tym. I wtedy jest żyć nie umierać. No. A jeżeli chodzi o przygotowanie tego, to pokazywałam wczoraj we vlogu, że ja mam miód taki gęstawy. Biorę po prostu letniową wodę, rozpuszczam, czekam aż ono stygnie, przelewam trochę tu, żeby było porówno, wiecie, żeby ten miód był rozpuszczony, a nie dodaję do środka i nie mieszam, tylko po prostu rozpuszczam go w letniej wodzie, takiej, wiecie, aby, żeby tylko ciepława była i miód się po prostu elegancko rozpuści. I wtedy taką wielką czubatą łychę dałam na te dwa dzbanki i wlałam pół tu, pół tu. Także tak to wygląda i jeszcze do tego przydałby się, no tak jak mówię, imbir, ale to może później u mnie nie ma, ale może Dawid jak będzie wracał z pracy, to mu napiszę, żeby zakupił. No dobra, niezbędnik plażowicza, idę. A niestety ogóreczki, myślę, że może jutro, ale już się dzieje coś, A i chciałam jeszcze powiedzieć, że chmury przyszły, także jest wszystko w normie. I jeszcze chciałam powiedzieć jedno, że wczoraj zrobiłam pranie, przedwczoraj zrobiłam pranie, dzisiaj robię pranie, bo piorę te rzeczy, które miałam dla Was, żeby Wam pokazać. Jeszcze nie wiem, czy ten film w ogóle się ukaże, powiem Wam szczerze, no ale bądźmy dobrej myśli, prać to piorę, bo jeżeli Wam tego nie pokażę, to na pewno to i tak powydaje, więc nie wiem, zobaczymy, co z tego wyjdzie, więc pranie. No i dzisiaj się cieszę, bo dzisiaj mogę wywalić suszarką na dwór, nie? No, po prostu. No, taka mała informacja, że se pranie zrobiłam, nie? No, jakby to kogoś interesowało. Na tle mojej lodówki pokażę Wam, że jakby oczywiście słonko bardziej przyrżnęło. No, ostrość, gdzie jest? O, jesteś. To mam jeszcze z drogerii DM filtry 20. Te w sprayu są naprawdę genialne. Uważam, że to jest też odkrycie mojego tegorocznego lata, którego prawie nie ma, że filtry w sprayu i tak samo ten mój Australia jest niezawodny. Tam mam suszarkę, idę zaraz z nią na dwór, bo pralka zakomunikowała mi, że jeszcze 10 minut prania zostało i idę to wywalić i idę już na słońce, więc idę wynieść to wszystko na dwór. Suszarę, czekamy na pranie, opalanie, jazda, baja bongo, hej, byle do przodu. Główka od aparatu lata. Powiem Wam, że temperatura to jest taka średnia na jeża. Słońca już nie ma wcale, jest tyle chmur, że raczej to chyba dzisiaj nie wyjdzie. A to, co słyszycie w tle, to pan Janek, ale nie pryska, tylko po prostu jeździ i kosi, także spokojnie. Pranie jest na dworze, drugie wstawiłam i to już będzie ostatnie pranie, które miałam do zrobienia. A to, co mam na sobie, to jest taka narzutka na strój, to było chyba z New Yorkera i to ma może 6 lat już, naprawdę, to jest fajne. Mam jeszcze takie jedno fajne z Biedronki w tamtym roku, z vlogów na Cyprze, możecie to zobaczyć. I jeszcze jedno sobie zakupiłam, także dwa na pewno wezmę ze sobą. Takie, wiecie, narzutki na strój. Także w tamtym roku kupiłam jedno takie fajne ombre różowe, ciemne, przechodzi w jasne, bardzo fajne, chyba 3 dychy kosztowało? W Biedronce było w tamtym roku, no nieważne. Także z opalania wyszła dupa blada, ale pościel za to jest na dworze, wietrzy się.
Wiem, pościel się przebiera, nie wietrzy. Przebieram systematycznie co 2 tygodnie, latem nawet co tydzień, ale pan Janek właśnie jest blisko. Jedzie i kosi. Także nie, dzisiaj nie pryska, tylko jedzie i kosi. Także wszystko spokojnie. Suszarę widzieliście, a pościel sobie wywaliłam tutaj na tym. Na trochę na stole, trochę na tym, ze względu na to, że jak później będzie jechał tutaj z tej strony, bo on tutaj koło mnie będzie teraz jechał, to żeby mi nie napryskał, bo miałam ją wywalić na hamaku tak fajnie, żeby sobie wisiała, ale tam może trochę trawa strzelać, to wiecie, dla bezpieczeństwa po prostu wywaliłam sobie tutaj. I znowu grosik na stole. Zobaczcie na to. W tamtym roku całe lato leżał grosik, w tym roku to samo. Ja nie wiem, skąd to się bierze. Nie wiem, nie mam pojęcia. Dobra. Idę może na kompa usiądę, bo dzisiaj jest dzień tylko prania i jeżeli chodzi o obiad, to jest bardzo szybki, bo robię sałatki. I nic więcej dzisiaj nie robię. A co? Obijam się. Przygotowuję obiad i jest jeden wariant. Albo będzie po prostu dzisiaj sałatka z tego, albo zwinę to po prostu w tortillę, nie wiem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj mam trochę papryki tej jasnej, trochę czerwonej, jedną cukinię i tu są boczniaki i po prostu przesmażę sobie to wszystko. Będę miała takie usmażone warzywka. Tutaj widzieliście już cebulę. No jedną ręką niestety tak wrzucam, bo drugą trzymam aparat. No i przesmażę to, zaraz dodam resztę cukinię na samym końcu, bo cukinia to tylko chwilę potrzebuje. I co? Doprawię solą, pieprzem, ziołami prowansalskimi i czosnkiem w proszku. Dzisiaj świeżego nie daję, dlatego że jak idę do roboty, to wiecie co, no to, że śmierdzi z gęby, to jest pół biedy, nie? Ale chodzi o to, że po czosnku, no to tak suszy, jakbyśmy normalnie, nie wiem, chlali z 2 tygodnie i potem mi się tak chce pić ciągle, że wiecie, wolę nie ryzykować. No a poza tym nie chcę nikogo zabijać oddechem, nie? No ale wiecie, że ja bym tutaj, gdyby nie robota, to bym dała czosnek po prostu zwykły. Więc przesmażę to, doprawię, pójdę po sałatę do ogródka, do tego damy chyba halloumi. No i albo zwinę to po prostu w tortillę, albo zrobię z tego taką sałatkę. Także jeszcze nie wiem, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Taki plan działania póki co. Oka pszumi, warzywa przygotowane, także nie wiem, jeszcze nie ma decyzji, czy to będzie tortilla, czy zrobimy z tego sałatkę, czy po prostu to samo, co w sałatce, zwiniemy w tortillę. Czosnek w proszku, ja tutaj mam taki miks pieprzy, zioła prowansalskie i sól. Tutaj mam tą himalajską. Drugie opakowanie Dawid zamówił i to było w tym, w healthboxie w tym miesiącu. A tutaj słuchajcie, jutro z racji tego, że cały dzień nie będę miała czasu, to jest po prostu spaghetti. Spaghetti jest z cebula, trochę czerwonej papryki, boczniaki i mięsko mielone normalnie. Do tego mamy passatę. Tu miałam pół słoiczka koncentratu pomidorowego, zawsze daję koncentrat pomidorowy, pół słoiczka. Lubię takie bardziej pomidorowe po prostu. No czasami też używam puszki pomidorów po prostu. Do doprawienia trochę cukru, sól, pieprz i bardzo duża ilość ziół oregano oraz bazylii. Połączenie takiego tych smaków po prostu powoduje, że najbardziej lubimy takie spaghetti. No każdy ma inny gust. Tutaj makaron już się gotuje. To jest ten ciemny z Lubelli akurat, także taki plan działania. Obiad jeden na jutro i obiad drugi na dzisiaj. A z opalania to dupa blada wyszła, bo... No blada, bo dupa się nie opalała. Słońce zaszło, dajcie spokój. No dalej, no myślałam, że się ostrożnie złapie, więc przejdźmy od razu może do sosu. Tu jest mój ulubiony jogurt grecki z Biedronki, więc wzięłam trochę tego jogurtu. Czosnek, tam zioła i w ogóle. I myślę, że jeszcze troszeczkę albo szczypiorku, albo po prostu... Może już nie będę wtedy koperku, bo tutaj mam odrobinę, odrobinę, no trochę jest, ale nie zużyję całej. Ona jest przesiekana i w lodówce siedziała i tak trochę mizernieje. To jest kolendra, ostatnia jaką mamy, nasza, hodowlana, więc na pewno zużyjemy ją do tego. I teraz tak jak powiedziałam, albo robimy wariant placka tortilli i zwijamy to wszystko. Tu halloumi przedostatni, który mi został i
No usmażymy go. Tutaj mam odrobinę humusu, on jest powyjadany, nie wiem czy to widać. O, trochę humusu, może nasmarujemy tym placek. Pójdę do ogródka po sałatę, trochę tych warzyw, trochę jalapeno, tego i po prostu żyć nie umierać. A, i do tego jeszcze, żeby coś było orzeźwiającego, to mam ogórka i pomidora, ale pomidora nie będę dawała, bo nie mogę, więc trochę ogórka. A jeżeli byśmy zrobili wersję sałatkową, czyli ułożymy sobie po prostu wszystko na talerzu, to stwierdziłam, że zużyjemy to, bo to nam zostało od ostatniego grilla. Co prawda ważność jeszcze jest 27, czyli łomatko, prawie 2 tygodnie, ale wtedy byśmy ją od razu zużyli. Do tego wrzucę na chwilę, tak jak widzicie, 180, 10 minut do piekarnika i po prostu zjemy sobie to z sałateczką i jalapeno. To musi być, także nie wiem, nie mogę się zdecydować. Dawid chyba chce w tortilli, to jemu zrobię w tortilli, a ja sobie zrobię po prostu zwykłe w misce sałateczkę. I tyle. Taki finał będzie. Tak prezentuje się moja gotowa sałatka. Dziękuję bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.